Czytanie książek poszerza horyzonty, a nauka języków otwiera okno na świat. Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim postanowili połączyć te dwie rzeczy. Bibliotekarze zaprosili dzieci i młodzież do językowych przygód pod chmurką. Mamy to stoisko zrobione z językiem niemieckim i z językiem angielskim. Na tym stoisku tutaj nasza młodzież, która do nas przybyła, ma możliwość poznania bądź sprawdzenia swojej wiedzy. To znaczy na początku ich zadaniem jest dopasowanie bajek, autorów, postaci do odpowiedniego kraju, z którego ta dana postać, rzecz, osoba pochodzi. Były gry, zabawy, planszówki, animacje, ale język angielski i niemiecki to nie wszystko. Uczestnicy zostali zabrani w dalsze zakątki świata. Byłem przy stanowisku o Turcji i Japonii i panie pokazywały nam dwa teatry, turecki i japoński. W tureckim to był tak jakby taki teatr cieni, a w tym japońskim był to taki drewniany, w którym przesuwa się karteczki. W orientalną podróż uczestników zajęć zabrała pani Edyta Wojtiuk-Wołodkiewicz, dzięki której mogli się nauczyć wiele interesujących rzeczy. Nauczyli się już paru słów, począwszy od tego, jak brzmi biblioteka. Biblioteka po turecku to kütüphane, po japońsku to shokan. No i tam mają oczywiście też cały tekst, hasło tegorocznego tygodnia bibliotek, biblioteka, świat w jednym miejscu. Mają okazję nauczyć się, jak to brzmi po turecku, jak to brzmi po japońsku. Mają okazję poznać nazwy dni tygodnia po japońsku i po turecku. No i jeżeli chcą, to oczywiście parę przykładów origami, jak się tworzy origami, króciutkie zasady, jak powstaje teatr Karagöz, że tam główni dwaj bohaterowie to Hadzi Vatik, ten tytułowy Karagöz, potem teatr Kamishibai, no i myślę, że to jest coś takiego innego. Te lingwistyczno-czytelnicze zajęcia odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, ale z pewnością zajęcia pod chmurką pojawią się w ofercie Ostrowieckiej Biblioteki.